Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w God of War Ragnarok. Te niepokojące dźwięki... Oczywiście, że to cholerny smok. To jest smok? Kurde mole. Jezus. Jak w to uderzać czy coś? Widzę, że ma jakieś słabe punkty, ale... muszę się od tego odsunąć w pierwszej kolejności. Zostaw mnie ty. Oj, coś czuję, że ja tego za pierwszym razem nie pokonam. Zostaw mnie, bytaczku. Atreusie. Twoja tarcza! Użyj jej! Myślisz? Tak, tak średnio widzę. Strzelić w tę łapę drugą. Dobra. Dobra, czekajcie, bo mam tam jakieś życia. To szybciutko ogarnąć. Bo oczywiście Lourdes nie kupiła kamienia wskrzeszenia po tym, jak ostatnio umarłam, ale mam nadzieję, że nie będzie to chyba potrzebne. Nie mam kamienia. Najgorzej. Więc w ogóle nawet nie ma sensu podchodzić do tej walki z nim, coś tak czuję. Houston, mamy problem, nie? I to gruby. W ogóle nawet nie wiem, gdzie tutaj byłby taki sklepik. Się przenieść. Dobra, spróbujmy. W sumie. Atakuje! Trzeba celować w łapę. No, oczywiście, że to cholerny smok. Radro się nawalam. Wiem, jak zrobić pierwszy krok, nie? Co zresztą to jeszcze tego nie ogarnęłam. Nie wiem, czy teraz coś też się będzie świeciło. Tylko dziabnąć. Kurde, więcej mi zabrał niż dostałam tego życia. On teraz ma. Nic nie ma. Coś tam chyba z tyłu. Świeci. Jo! Atakuje! Wiem. To się pomagaj. O! Łapy! Warto zawsze spodziewać się niespodziewanego, co? Mam nadzieję, że te trzęsienia mamy szpon. Już ustaną. Mamy szpon, a wiecie co się, nie okaże się ona niezłym z tym wiąże? Populacja smoków w rejonie krateru. Co to? Esencja regeneracji. Wymagania atutu, witalność 20-60 zapewnia małą, stałą regenerację zdrowia. O.
Uzbrojenie Air. Bardzo duża, zależna od szczęścia. Szansa na zyskanie przypływu zdrowia po zabiciu wroga runicznym atakiem. Ja to wolę. Niż ciosy kończące, a to dostaje siłę. Dobra, zróbmy tak. Muszę, kurczę, mieć tą kropelkę, żeby sobie ogarnąć ten ostatni slot. O wiele mniej się boi. Dobra, i co by tu było? No, nie będę ukrywać, że chciałabym skoczyć do sklepu. Przede wszystkim dlatego, żeby... Mogę przejść, ale też tutaj jest skrzynia. Żeby sobie tę zbroję kupić, nie? Bo teraz już mogę. Przynajmniej tak to rozumiem. Okej, czyli tutaj jest przejście. Więc chyba ja po prostu wejdę na chwilę na górę, obczaję to, zbiorę wszystko i to by było na tyle. Działa. Tyle wejść i tyle możliwości. Dobra, może właśnie zacznijmy od tej skrzyni, która cię pierwsza rzuciła w oczy. I teraz możemy sobie otworzyć bramę. To jest takie jakby przejście na skróty. Dokładnie, do tej naszej tej. Dobra, no to tutaj już byliśmy. Więc naturalnie idziemy sobie w stronę. Słuchajcie. Jeszcze w płonący niebiosa. Czym jest je w stronę? Zadanek dodatkowych. Były kryształy. Zajrzenie cicho, to co? Więcej poezji. Cudownie. Który to już 11 na 14? Kończę. Okej. I co by tu teraz? Do góry. Trzeba znaleźć początek rośliny. Śmierdziucha tu chce we mnie strzelać. Non-stopper. Zaraz się tutaj. Onam. Dobra, mamy to. Co jeszcze tam do góry jest? Ja tutaj chcę, żeby tam coś dziabnąć. Co? Mogę sobie zaskoczyć śmiało, ale jeszcze zobaczę, czy z tej bańki coś tu jest. Totalnie. O, widzicie? Możemy sobie otworzyć. Ja życzeń. Nowa lokacja. Patrz na to. Mała kąpiel, bracie? Wow. Wow. Gdzie ja jestem? Wow. W takim razie zbierzmy sobie to. Był początek tego.
Kwiatka. Są spalone, czyli co, jeszcze niżej? A, dobra. Zawinęłam, mamy to. Dobrze. To w takim razie lecimy na górę i zobaczymy, o co kaman z tą studnią, bo mega mnie to zaciekawiło. Teraz nie byłeś tu. A tutaj oczywiście nie wejdę. Cudnie. Teraz tak. One. Tu widzę, że muszę wejść. Obejdźmy to sobie. Może za te kryształy będę mogła coś nie wymieniać, kupować. Zatrzymajmy go, dopóki nie wymyślimy, co cokolwiek z nim. Trochę ich tu jest, więc po oczyszczeniu może być przydatne. Co to było? Jezioro zareagowało na to, że zniszczyliśmy kryształ? Na to wygląda. Ziemia w Vanaheimie bez wątpienia tętni życiem bardziej niż w innych światach. Może się cieszy, że rozbiłeś ten kryształ. Nie wiem, ale teraz chyba... Staw czegoś od nas chce. Może wrzuć do niego kryształ. Okej, okay, a z której bańki? Tutaj w sumie... wejście. Dobra, zobaczmy. To działa. Wow, aha. Udało się! Patrz, odwdzięczyło się prezentem. I jakie jaja! Ten sprzęt się przyda. I odłamki. Jeśli wrzucimy je do stawu, dostaniemy nagrodę. Nie najgorzej. Dobrze, że już zebraliśmy wszystkie kryształy, co nie? Kurde, ile tego? Palone. No ale mniejsza siła, nie? Kurczę. Spodziewałabym się, że w ogóle cokolwiek dostaniemy. Mamy niebiańskie panaceum. 25% odporności na wszystkie efekty, w tym zamrożenie, podpalenie, oślepienie. O kurde, to jest spoko, nie? Lewiatan, dodatek topora, czonek runicznego gradu. Mniejsza siła o 20 by nam spadła. Słabo. Na chaosu, dodatek. Zdecydowanie mniejsza. Kurde, czyli nic fajnego nie dostaliśmy. Szkoda. Tak mogę w nieskończoność sobie wrzucać, czy co? Już się zużyło. Chyba, że ja wszystkie kryształy wrzuciłam. Chociaż nie, tylko jeden, nie? Dobra, w takim razie w którą banieczkę teraz, bo tu sporo wejść do góry. Szyneczkę. O! Wiosna! Czas odrodzenia, odnowy. A brakowało mi zapachu. Nie, no faktycznie mamy tu drugiego jelonka. Wybacz, jelonku! Pora już wracać. Ej, mogę to otworzyć? Nie bardzo, szkoda. Ale to jest pięknie. Naprawdę trzeba przyznać. Gdzie wejść? Przejście. To ogarnę, tylko jeszcze tu... co i jak. No i dobra, no tutaj tu chyba jak będę szła, to się będę tylko cofać. Więc w sumie to, co chciałam, chyba ogarnęłam. Jeszcze tylko tak się rozejrzę. Ale wygląda na to, że mamy wszystko, co bym chciała.
Zobaczmy zatem, co jest tutaj. Kolejny ze schematów Dwalina. Mówiłeś o jego sumieniu. Ano, zorientował się, że Asowie wykorzystają jego broń, żeby wytrzebić inne krasnoludy. Więc rozrzucił swoje schematy po całym świecie. I co dalej? No, wszechojciec się dowiedział. Nie. Ej, gdzie my teraz jesteśmy? Pudełko. Aha, czyli po prostu zeszłam na dół. Super. I co, i nic tutaj nie ma? To trochę dziwne, co? No nic, to wróćmy z powrotem na górę. Bez sensu. Tak, tu mamy bramę, więc po prostu chodźmy tędy. Sprawy doszliśmy. Wrotem. Elo? Jakby tak teraz kierując się na wprost, to dojść, byśmy chcieli. Tam będzie kolejny jelonek. Że mamy kolejną, czy nie jakąś do otwarcia. Są gongi, R. A tych na czas to ja nienawidzę. Kolejny głodny ognik. Jedna za zero. Gdzieś w zasięgu wzroku. Tam jest jeden, tu jest drugi. Trzeci znając życie gdzieś za plecami. By nie było za łatwo. Ej, o co z tym chodzi? Czy to muszę jakoś ogarnąć? To źródło. Słyszę, że coś w nim jest. Złości się. Nie może się wdobyć. Nie, nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Dobra, mam całe życie, więc nie będę go sobie niszczyć. Zastanawiam się, gdzie jest trzeci gong. Jak tu? Jeden, dwa. Lepiej jest się ustawić z takiej. Były widoczne wszystkie trzy. Ale trzeciego nie widzę. Dobra, jest całkowicie z tej strony. Że to nie będzie najłatwiejsze zadanie. Ale jak już się do tamtego dowróci, chociaż tam jest kurde drzewo, bez jaj. Da się tym, kurde, byłoby 100 razy łatwiej. Nie, to nie. Udało się? Jest! Dobra. Róg tym razem. Mamy dwa, potrzebuję pięć. Super. Jest ten znak zapytania. Co mnie tam wskazuje, jak ja tu powiem? Dobra, łódka by mi się przydała. Łódeczka. Mam tu jakiś port. Przystań. Dopiero. Sens. Kawał iść, bo tamta druga to jest. Mam pod górkę z drugiej strony. No dobra, no nic, przepłyniemy się po prostu obczaj. Wygląda sytuacja, no i przy okazji też przejdziemy przez pół tej wyspy. Akurat coś znajdę jeszcze. Albo kogoś.
O, kolejna szczelina, chociaż nie, to chyba jest ta. To chyba jest ta, której nie chciałam. Ja się nie mogłam pokonać, bo była za ciężka. Czy to jest tym kimś, kto ci się podoba? Tryt? Nie. To znaczy, nie mówiłem o nikim konkretnym. O, kolejny jelonek. No ten tryt podoba się Skjoldrowi, ale ona myśli tylko o zostaniu Walkirią. Jest zdeterminowana, wiesz? No dobrze, kurczę, dobrze. Jelonek się zaliczył, ale brzeg to jest... Ej, dobra, usuń. Pamiętaj tylko, że jeśli chciałbyś jeszcze kiedyś porozmawiać... Wiem. Nie trzeba. Serio. O. Czekajcie, kropelka. Mimi, że wspomniałeś o tym, że Magni i Modi mieli ciężkie dzieciństwo, kiedy Thor i Sif jeszcze pili. Powiesz coś więcej? Wyobraź sobie, że dyscyplinę ojciec wbija ci do głowy dosłownie pięścią. Takie metody stosował Thor, bo jego samego tak wychowywał Odyn. Od pokolenia sobie wpajali synom wypaczoną wizję męskości. Ja? Bezsensowna tradycja, przez którą wszyscy cierpieli. Ale Sif już nie pije. Tak samo Thor. Mówisz poważnie? Ciężko w to uwierzyć. Będziemy kont... Dobra. Sobie usunę. Mówić później. Kurde, ten jelonek jest tam aż. A ja tu nie jestem w stanie przejść, czyli tak jakby... Ale według mapy... Ja się zastanawiam, czy to w ogóle jest kompletnie inna lokacja? Nie, no musi być... Brama. Smok wrócił! Szkoda, że nie przypomina smoków z Midgardu. Były sympatyczne. To były inteligentne krasnoludy, które zostały zamienione w smoki. Ale i tak. O. Dobrze, Atreusie, że masz takie podejście. Dobra, czyli tu miejsce w dobrym kierunku. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!